Wielka Brytania dysponuje bardzo dużym rynkiem zbytu, co czyni ten kraj atrakcyjnym kierunkiem dla unijnych eksporterów, włączając w to firmy z Polski. Choć trzeba przyznać, że po Brexicie przepływ towarów na wyspy i z powrotem zaczęły nieco krępować dodatkowe formalności. Wymiana handlowa z Anglią, Szkocją, Walią oraz Irlandią Północną nieco się skomplikowała. Od 1 stycznia 2022 roku przewozy zostały objęte procedurami celnymi, które jednak nie zniechęciły biznesu i wcale nie przeszkadzają, by dbać o jakość usług transportowych, choćby w obszarze terminowości. Podobnie jak na kierunku tureckim, o czym już opowiedzieliśmy w osobnym odcinku. Jednak transport do Zjednoczonego Królestwa w zasadzie od zawsze miał swoją własną specyfikę, związaną choćby z przeprawami promowymi, eurotunelem, nielegalną imigracją, czy choćby po prostu lewostronnym ruchem drogowym. Choć faktycznie w ostatnim czasie formalności przybyło, a najnowsze ograniczenia wprowadzono bardzo niedawno, to Wielka Brytania nadal jest niezwykle ważna dla unijnych importerów i eksporterów. I o tym wszystkim dzisiaj opowiemy, bo transport na wyspy ląduje na palecie. Zaczynajmy! Wielka Brytania jest drugą co do wielkości gospodarką w Europie i piątą na świecie, co czyni z niej finansowego i handlowego giganta, którego biznes po prostu nie może ignorować. I tego nie robi, bo nawet polskie firmy prowadzą bardzo intensywną wymianę z wyspiarzami. Z naszego kraju wozi się tam maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, żywność i żywe zwierzęta i towary oraz różne wyroby przemysłowe. W imporcie podobnie najwięcej jest produktów z kategorii maszyn i urządzeń, ale z Wielkiej Brytanii polscy przedsiębiorcy ściągają również chemikalia i produkty pokrewne, paliwa mineralne, smary i materiały pochodne oraz towary przemysłowe. Dość powiedzieć, że nawet w obliczu Brexitu eksport z Polski na Wyspy Brytyjskie stale rósł i nadal rośnie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że choć w 2021 roku Wielka Brytania spadła na 4. miejsce pod względem eksportu z naszego kraju, to i tak jego rzeczywista wartość rosła. Choć pewnie ten wzrost był nieco mniejszy niż mógłby być, gdyby nie Brexit. W samym styczniu 2023 roku polskie firmy wyeksportowały na wyspy towary o wartości niemal 7 miliardów złotych. Oznacza to, że choć Wielka Brytania stała się dla Polski de facto krajem trzecim, a formalności z tym związane są uciążliwe dla eksporterów, importerów czy przewoźników, to i tak nadal pozostaje bardzo atrakcyjnym kierunkiem wymiany handlowej, która, rzecz jasna, nie może mieć miejsca bez transportu. W tym obszarze najlepiej dobierać sprawdzonych partnerów. Omega Pilsno ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przewozów do Wielkiej Brytanii i z powrotem. Świadczymy kompleksową usługę również w obszarze funkcjonowania agencji celnej, a nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania związane z tym kierunkiem. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy. A przy okazji pamiętajcie o subskrypcji kanału na palecie. To naprawdę pomoże nam się rozwijać. Z góry dzięki! Brexit mocno wpłynął na przebieg procesów transportowych na kierunku brytyjskim. Nowe procedury uderzyły szczególnie w przewoźników, którzy nie mieli dotychczas doświadczeń związanych z obsługą krajów spoza Unii Europejskiej. Wielu unijnych przewoźników, a niektórzy twierdzą, że nawet 1/3, zrezygnowało z obsługiwania rynku brytyjskiego, bo nie chcieli brać na siebie dodatkowych formalności, takich jak choćby składanie deklaracji czy zgłoszeń celnych, albo rejestracja w systemie GVMS, z którego trzeba generować numery GMR. Istotna okazała się też znajomość procedur tranzytu, bo towary na tym kierunku muszą obecnie przemieszczać się pod zamknięciem celnym. Konieczny jest również numer EORI. Jednak nie tylko dodatkowe formalności spędzały sens powiek unijnych firm transportowych i przedsiębiorców prowadzących interesy w Wielkiej Brytanii, bo istotne okazały się również rozliczne ograniczenia, które wymusiły na przykład zmianę planowania i wyceny fraktów. Natomiast firmy unijne eksportujące lub importujące towary na wyspy musiały wziąć na siebie formalne obowiązki związane z przepływem towarów przez granicę celną. Warto w tym miejscu podkreślić, że Wielka Brytania i Unia Europejska podpisały umowę o handlu i współpracy, która ma chronić interesy krajów Unii i zapewnić uczciwą konkurencję w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Przewiduje ona na przykład zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na wszystkie towary, które spełniają odpowiednie reguły pochodzenia. Firma eksportująca towar na wyspy musi uzyskać od dostawców deklarację potwierdzającą pochodzenie jego produktów. No może to być na przykład świadectwo przewozowe Euro 1, ale także oświadczenie o pochodzeniu wystawiane przez odpowiednie i upoważnione do tego organy. To dotyczy większości towarów, ale są też wyjątki, które wymagają dodatkowych formalności, jak choćby towary przemysłowe. Te trzeba odpowiednio oznakować, atestować, certyfikować i wpisywać do rejestru. Natomiast produkty odzwierzęce czy rośliny muszą mieć osobne pozwolenia i świadectwa. Doświadczenie naszej agencji celnej pokazuje, że około 90% przewozów do Wielkiej Brytanii odbywa się wyłącznie na tzw. dokumencie EX, czyli zostaje objętych tylko procedurą wywozu. Niektórzy kontrahenci potrzebują dodatkowo dokumentu tranzytowego i najczęściej wybierany jest przy takiej opcji tranzyt w ramach wspólnej procedury tranzytowej, czyli dokument T1. To, jakie przygotować rodzaje systemowych dokumentów celnych, tak naprawdę zależy od możliwości i potrzeb, jakie ma importer towaru w Wielkiej Brytanii, ale też od rodzaju towaru i jego statusu. Trzeba tylko pamiętać, że obydwa dokumenty, EX oraz T1, powinny zostać wypełnione z tak zwanymi danymi bezpieczeństwa, czyli stanowić awizację towarów na granicy Unii Europejskiej. Ponadto odprawa importowa i analiza ryzyka po stronie brytyjskiej odbywa się jeszcze przed fizycznym przyjazdem towarów za pomocą granicznego systemu informatycznego, w którym spotykają się dokumenty celne wygenerowane po obu stronach granicy. Takie zasady wymuszają na eksporterach czy firmach logistycznych oferowanie ciągłości swoich usług również z zabezpieczeniem odprawy importowej w Wielkiej Brytanii. Tu należy podkreślić, że agencja celna Omegi Pilsno posiada taką ofertę obsługi. A jak ona wygląda? Oto skrócony opis dotyczący przypadku otwartego tranzytu T1 w Unii Europejskiej. Po odprawie celnej na terenie Unii wysyłamy dokument MRN oraz fakturę handlową do brytyjskiej agencji celnej w celu przygotowania odprawy importowej. Otrzymujemy niezbędny MRN odprawy brytyjskiej. Generujemy GMR, dodając MRN z obu odpraw, tej unijnej i pozaunijnej. Kierowca zatrzymuje się w IBF, czyli punkcie odprawy w Wielkiej Brytanii, i pokazuje tam obie odprawy, to znaczy T1 plus odprawę importową. Teraz następuje zamknięcie T1. Kierowca może dostarczyć towar do odbiorcy. Proste? Możliwe, że dla niektórych tak, ale jeśli potrzebujecie dodatkowych wyjaśnień i interesują Was szczegóły celnych tematów związanych z Wielką Brytanią, to więcej podobnych kontekstów posiadają eksperci agencji celnej Omegi Pilsno, którzy z chęcią udzielą Wam dodatkowych informacji. Dane kontaktowe zostawiłem w opisie. Niedawno w życie weszła kolejna seria utrudnień, która dotyczy kabotażu, transportu kombinowanego oraz konieczności wyrabiania zezwoleń EKMT dla ruchu trójstronnego. Od stycznia 2023 roku kabotaż nie może być wykonywany na pusto i został objęty limitem maksymalnie 2 przejazdów po Wielkiej Brytanii w ciągu 7 dni. Unijne firmy nie mogą też wykonywać niektórych operacji multimodalnych. Zakaz dotyczy na przykład podejmowania przez nie kontenerów czy naczep intermodalnych z brytyjskich portów. Ostatnim ograniczeniem jest konieczność posiadania zezwolenia EKMT w sytuacji, w której na przykład przewoźnik unijny chce wwieźć na wyspy towar z innego kraju trzeciego, choćby z Turcji czy Szwajcarii. Czym to wszystko skutkuje? Ogrom procedur, formalności czy ograniczeń może mieć wpływ choćby na opóźnienie dostawy. Podam przykład. Do przekroczenia granicy niezbędny jest numer GMR. To numer referencyjny przewożonego towaru. Kierowca przekraczający granicę musi go okazać w formie kodu kreskowego. Jego wygenerowanie należy do zadań przewoźnika, a cała procedura odbywa się w systemie GVMS. Ale żeby to zrobić, potrzebny jest określony zestaw danych. To na przykład destynacja towaru, miejsce przeprawy czy numery ciągnika i naczepy oraz informacja, w oparciu o jaki dokument wyrabiany jest GMR. Może to być na przykład numer EORI klienta.
Jeśli brakuje któregokolwiek z tych elementów, to przewoźnik nie może przekroczyć granicy z Wielką Brytanią i trzeba czekać na uzupełnienie danych. W początkowym okresie po Brexicie zdarzały się nawet kilkudniowe postoje na granicy, bo nie wszyscy klienci firm transportowych zdawali sobie sprawę z tych dodatkowych formalności. Obecnie firmy takie jak Omega Pilsno świadczą usługi przewozowe połączone z kompleksowym doradztwem czy obsługą celną, co skutecznie upłynniło procesy przewozowe. Abstrahując od Brexitu, trzeba dodać, że Wielka Brytania zawsze była specyficznym kierunkiem. Przykładem pierwszym z brzegu jest konieczność przeprawienia się przez Cieśninę Kaletańską. Niezależnie od tego, czy nasz towar przeprawia się promem, czy jedzie w Eurotunelu, musimy liczyć się z dodatkowym czasem oczekiwania w kolejkach. Warto wiedzieć, że od wjazdu na pokład do zjazdu z promu przeprawa trwa około 2-3 godzin. To tańsze, ale wolniejsze rozwiązanie. Natomiast przejazd Eurotunelem jest droższy, ale trwa około 30 minut. Jeśli na wyspy transportujemy na przykład żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia, to kombinacja podwójnej obsady z Eurotunelem będzie skutecznym sposobem na skrócenie czasu przejazdu. I tu wchodzimy już w sferę optymalizacji przewozów do Wielkiej Brytanii, w której ważnym elementem jest choćby doświadczenie firmy transportowej i jej kierowców. Granica celna wymaga obytych kierowców, którzy bez pomyłek przeprowadzą należącą do nich część procedur. Dodatkowym elementem jest problem nielegalnej imigracji, który niestety na granicy Francji i Wielkiej Brytanii nadal istnieje. Tu również bardzo ważne jest doświadczenie kierowców. Przypadkowe i nieumyślne przewiezienie nielegalnego imigranta na wyspy wiąże się z karami sięgającymi nawet kilkunastu tysięcy funtów. Z punktu widzenia klientów firm transportowych oznacza to również opóźnienia dostawy albo nawet konieczność utylizacji towaru, jeśli jest wrażliwy. Dlatego przewoźnicy muszą się dodatkowo zabezpieczać. Dobrym sposobem jest choćby nakaz przeprowadzania ostatniego odpoczynku przed wjazdem do Wielkiej Brytanii minimum 300 km od portu. Z doświadczeń Omegi Pilsno wynika, że znacząco obniża to ryzyko wtargnięcia niepowołanych osób do wnętrza naczepy. Oczywiście każde z aut jest zaplombowane i opasane linką celną, a chłodnie dodatkowo mają założony alarm oraz sztaby zabezpieczające. Kierowcy przed wjazdem do portu muszą przeprowadzić tzw. procedurę angielską, która polega na dokładnym sprawdzeniu naczepy. Warto dodać, że w Wielkiej Brytanii ciężarówki Omegi Pilsno zatrzymują się tylko na płatnych parkingach strzeżonych. Jako ciekawostkę mogę dodać, że część kierowców, którzy jeździli na wyspy przed Brexitem, po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zrezygnowali z tego kierunku na rzecz innych znajdujących się wewnątrz wspólnoty. Dlatego obecnie jeżdżą tam głównie obyci trackerzy, którzy na przykład znają język i nie boją się formalności celnych czy urzędowych. Na tym kończymy nasz krótki przegląd podstawowych informacji dotyczących transportu na kierunku brytyjskim. Jeśli ten temat Was interesuje, to zachęcam, piszcie o tym w komentarzach. Może do Wielkiej Brytanii jeszcze wrócimy. A na dzisiaj to wszystko. Widzimy się za 2 tygodnie.